37. sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Co będzie, panie przewodniczący, tematem? Tak, dzień dobry. 37. sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Dzisiaj mamy bardzo dużo uchwał, w tym ważna uchwała o odpadach komunalnych, ale to w dalszej części. Natomiast tak jak zawsze, sprawozdanie pana wójta, sprawozdanie przewodniczącego z bieżącej działalności. Dwa podstawowe tematy. Pierwszy temat to działanie młodzieżowej rady w gminie Kamienna Góra. Zapytamy, jak sobie radzą w tych trudnych czasach. I drugi temat to będziemy pytać o realizację inwestycji zaplanowanych na ten rok. Poza tym sprawy różne i to wszystko. Dzień dobry, witam państwa na kolejnej sesji Rady Gminy. Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 37. w tej kadencji sesję Rady Gminy Kamienna Góra. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Witam pana wójta, witam panią wójt, panią skarbnik, witam pana sekretarza, witam kierowników referatów, witam panią mecenas, witam media, witam was, szanowni państwo, ale witam też naszego gościa, panią Klaudię Tokarską, przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy, która będzie miała swój punkt i nam opowie o działalności. Szanowni państwo, przeczytam państwu teraz porządek obrad. Otwarcie sesji. Punkt drugi, informacja o protokole z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, informacja wójta gminy z bieżącej działalności oraz przewodniczącego. Punkt czwarty, ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2021. Punkt piąty, informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy. Punkt szósty, podjęcie uchwał. I punkt siódmy, sprawy różne. Szanowni państwo, co do porządku obrad, chciałbym, a nawet musimy wprowadzić do porządku trzy projekty uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Kamienna Góra w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiatal NU z siedzibą w Czadrowie w okresie programowania 2021-2027. To jest pierwsza uchwała. Drugi projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. I trzeci projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie statutu gminy Kamienna Góra. Więc te trzy uchwały chciałbym dołożyć do naszego dzisiejszego planu. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie ma. Jeżeli nikt nie ma pytań, musimy to przegłosować. O dokoptowanie trzech uchwał do naszego porządku obrad. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu następnego, czyli informacje o protokole z poprzedniej sesji. Na chwilę obecną nikt z państwa nie zgłosił żadnych uwag. Czy na tą chwilę ktoś takie uwagi chciałby zgłosić? Nie widzę, więc uważam protokół za przyjęty. I przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja wójta z bieżącej działalności. Panie wójcie, zapraszam o przedstawienie informacji. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, drodzy państwo radni. Ostatnia sesja odbyła się 27 października. I od tego czasu składam informacje z najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczyłem. Dwie informacje ważne dla naszej gminy, ponieważ nasz samorząd w ostatnim miesiącu czasu uzyskał ponad 6 milionów złotych z środków zewnętrznych. Nie będę tego nazywał dotacjami, ponieważ ich status jest zgoła inny, ale są to realne środki budżetu państwa, które zasilą w najbliższym czasie nasz budżet gminy, ale są to też środki znaczone na realizację konkretnych zadań i pozwolą państwo, że pokrótce je omówię. Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład, program, o którym wszyscy dużo, myślę, że wiemy, w ostatnim czasie nastąpiły rozstrzygnięcia w ramach pierwszej edycji. Gminy mogły składać maksymalnie trzy wnioski w ramach trzech, powiedzmy, liniach wsparcia.
Myślę, że 2-3 miesiące temu, jak składaliśmy te wnioski, szczegółowo omawiając, na jakie zadania aplikujemy, nie ma takiej potrzeby, żeby mówić o tym szczegółowo i dokładnie, ale wsparcie uzyskał nasz trzeci wniosek, który mogliśmy pisać do maksymalnie 5 milionów złotych. Kwota, która została dla naszej gminy przekazana, to prawie 4 miliony złotych na wsparcie 4 zadań inwestycyjnych. I są to zadania inwestycyjne dla nas istotne i ważne, ponieważ rzeczywiście do tej pory nie było takich programów, w ramach których moglibyśmy uzyskać dofinansowanie do tych zadań. A jakie to są zadania? Budowa nowej remizy OSP w Pisarzowicach, jedno z ważniejszych zadań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Próbowaliśmy na to zadanie uzyskać dofinansowanie z programu dla gmin PGR-owskich. Tutaj nam się nie udało, także cieszę się, że w ramach tego Polskiego Ładu uda się tą inwestycję zaprojektować i zrealizować. Drugie zadanie to budowa budynku socjalnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu. Przebudowa budynku gospodarczego z adaptacją na funkcję świetlicy wiejskiej w Lipienicy. To też jest zadanie, w ramach którego myślę, że w końcu uda nam się rozwiązać problem w tejże miejscowości. Kontynuujemy Państwa decyzję podjętą kilka miesięcy temu tutaj na tej sali, żeby zaadoptować tą kubaturę, ten budynek, tę nieruchomość, która już stoi na potrzeby świetlicy wiejskiej z możliwością też przebierania się tam dla sportowców w Lipienicy. No i ostatnie zadanie, z którego też się osobiście cieszę, to modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i dostosowaniem do potrzeb ze szczególnymi potrzebami, czyli osób niepełnosprawnych. Myślę, że w końcu uda nam się ucywilizować tę część przestrzeni wokół urzędu, która rzeczywiście wymaga interwencji. Zasady, drodzy Państwa, w ramach tego Funduszu Inwestycji Strategicznych są takie, że od momentu uzyskania promesy wstępnej, którą otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu, mamy pół roku, 6 miesięcy na ogłoszenie przetargu. Czyli w ciągu 6 miesięcy musimy przygotować dokumentację, która będzie umożliwiała nam ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. I informuję, że wszystkie 4 zadania są, czy dokumentacje są albo zlecone, albo są w trakcie przygotowania, albo na końcówce. Myślę, że uda nam się do tego czasu zdążyć z dokumentacjami do wszystkich 4 zadań. I kwota ponad 2 200 zł, które wpłyną do końca tego roku na nasze konto, to jest, drodzy Państwo, uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje WODKAN. To nie jest dodatkowy program, w ramach którego mogliśmy jako gminy, samorządy składać wnioski. Jest to w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów, ale konkretnie wskazane, na jakie cele my mamy te pieniądze wykorzystać. Do tej pory otrzymywaliśmy subwencję ogólną, to Państwo decydowali, na jakie zadania mogą te pieniądze przeznaczyć. Teraz jest inaczej, wskazanie jest na WODKAN. Szczegółowy podział tej kwoty wygląda w ten sposób, że na wodociągi mamy przeznaczyć ponad 365 tysięcy złotych, na kanalizację ponad 1 844 000, mamy na to dwa lata. I drodzy Państwo, to tytułem wstępu taka informacja. Przechodzę do omówienia najważniejszych spraw. 2 listopada tutaj wspólnie z pracownikami z referatu inwestycyjnego i przedstawicielami jednostki OSP Pisarzowice spotkaliśmy się pod remizą, tą aktualną, żeby z projektantami porozmawiać na temat opracowania dokumentacji, na temat tego czasu bardzo szybko uciekającego, czy zdążą z tą dokumentacją. Przypomnę tylko, że dokumentacja, która była do tej pory, ona już jest nieaktualna, ponieważ ta dokumentacja przewidywała remont czy rozbudowę. Tutaj wizja jest na tę remizję zupełnie inna, jako budynek wolno stojący, aczkolwiek mocno sugerujący się rozwiązaniami z poprzedniej dokumentacji.
4 listopada w Urzędzie Gminy Marciszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Lot Ziemi Kamiennogórskie wraz z grupą roboczą. Uczestniczyłem w tym spotkaniu jako wiceprezes lotu. 8 listopada narada wójta. Dwa najważniejsze tematy to sprawozdanie z działalności inkubatora przedsiębiorczości gminy Kamienna Góra, a także informacja na temat inwestycji zaplanowanych na rok 2021. To jest ta informacja, którą dzisiaj będzie przedstawiał pan kierownik referatu inwestycyjnego. 9 listopada bardzo ważne dla nas wydarzenie. W inkubatorze przedsiębiorczości Arlek w Legnicy miało miejsce podpisanie deklaracji współpracy w ramach projektu cyklu Strada Dolnośląska. Trwa aktualnie objazd pana marszałka, czy całego zarządu województwa dolnośląskiego po województwie dolnośląskim, prezentuje projekt cyklu Strada Dolnośląska, czyli kompleksowy system ścieżek rowerowych na terenie całego województwa dolnośląskiego, łącznie ponad 1800 km ścieżek rowerowych, budowanych, adaptowanych, modernizowanych. My mamy to szczęście, że nasza ścieżka rowerowa z Kamiennej Góry do Krzeszowa została zauważona przez marszałka województwa. W związku z tym planuje się rozbudowę naszej ścieżki rowerowej o kolejny odcinek w kierunku do Chełmska Śląskiego przez Jawiszów Olszyny, a na terenie gminy Lubawka w kierunku, przynajmniej z założenia aktualnego, w kierunku granicy państwa. Ta deklaracja póki co była deklaracją wstępną, która wyraża zainteresowanie obu stron. W najbliższych tygodniach przygotowana zostanie wstępna umowa, porozumienie, które poszczególne samorządy zainteresowane udziałem w projekcie będą podpisywały z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Całe zadanie ma być co do założenia finansowane ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej, najprawdopodobniej z regionalnego programu operacyjnego, przy poziomie dofinansowania na poziomie 85%. 15% wkładu własnego plus koszty niekwalifikowalne w projekcie będą kosztami gminy. Zainteresowane gminy będą musiały ten wkład własny zabezpieczyć. I najprawdopodobniej będzie to projekt flagowy i najprawdopodobniej bezkonkursowy, czyli gminy będą opracowywały dokumentację i będą na tej zasadzie bez konieczności składania wniosku do marszałka uzyskiwały dotacje na realizację projektu. To marszałek będzie odpowiadał za całość, natomiast inwestorem na poszczególnych gminach będą same samorządy. 10 listopada uczestniczyłem w pierwszym posiedzeniu grupy roboczej do spraw terytorializacji. Kiedyś państwu mówiłem o tym, że województwo dolnośląskie ze względu na mocną pozycję finansową, fiskalną Wrocławia niestety przekroczyło próg, który kwalifikuje go do możliwości wsparcia ze środków unijnych na poziomie 85%. To powoduje, że całe województwo dolnośląskie jest drugim województwem najbogatszym w Polsce. Rozpoczęła się dyskusja szeroko zakrojona na temat jednak sprawiedliwego podejścia do tej sytuacji, ponieważ nie jest to prawda. To są dane statystyczne. Północ i Wrocław pompuje dosyć mocno te wskaźniki. Południe jest o wiele bardziej zacofane, więc należałoby dokonać pewnych zmian polegający na wyłączeniu samego Wrocławia pod względem statystycznym właśnie z tej nomenklatury i prace pod przewodnictwem marszałka województwa dolnośląskiego się rozpoczęły. Ta grupa robocza działa. 10 listopada tutaj na tej sali odbył się koncert w ramach Święta Niepodległości. Kolejny rok już proponujemy właśnie taką inną formę, muzyczną formę świętowania naszego narodowego święta. W tym roku dwa zespoły, Tymon Tymański z repertuarem zespołu Republika Grzegorza Ciechowskiego i zespół Kobra Nocka. Bardzo duże zainteresowanie, myślę, że bardzo ciepło przyjęta impreza. 14 listopada, 7. edycja
Jonex Bad Cup w Pisarzowicach. Mówię to ze względu na to, że jest to impreza, która połączona jest też z wręczeniem Pucharu Wójta Gminy Kamienna Góra. 15 listopada w kinie Za Rogiem w Krzeszowie kolejne spotkanie zarządu i grupy roboczej LOT Ziemi Kamiennogórskiej. Trwają aktualnie prace nad przygotowaniem do nowego sezonu turystycznego i cała wizualizacja graficzna, w jaki sposób ma ta oferta też LOT-u w przyszłym roku na samym początku swojej działalności wyglądać. 17 listopada na prośbę pana sołtysa Krzeszowa, pana Ogorzałka, odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie w sprawie możliwości nabycia działki z Krajowego Zasobu Nieruchomości w centrum wsi Krzeszów. Jest to działka przy murze sióstr benedyktynek na wysokości sklepu Dino i PSB Mrówka. I rzeczywiście jest to jedna z ostatnich działek, która znajduje się w centrum wsi, a jej stan jest wymagający szybkiej interwencji. Jest to dziki parking. No i rzeczywiście wypadałoby w tym miejscu w jakiś sposób to zagospodarować. Wystąpiliśmy do KOWR-u z propozycją możliwości bezpłatnego nabycia działki. Otrzymaliśmy odpowiedź, że należy przedstawić koncepcję zagospodarowania. Ograniczają nas oczywiście kierunki, w których moglibyśmy tę działkę zagospodarować. Wczoraj odbyło się drugie spotkanie w obecności pana projektanta, mieszkańca Krzeszowa, pana, który teraz już Lipienicy, który projektował nam kilka ciekawych naszych inwestycji, między innymi przedszkole w Krzeszowie czy mediatekę. Rozmawiamy na temat kierunków zagospodarowania tej działki i myślimy o tym, żeby na zagospodarowanie tej działki pozyskać również środki zewnętrzne, żeby jak najmniej angażować środki z budżetu gminy i będziemy próbować te środki zewnętrzne pozyskać w ramach właśnie cyklostrady dolnośląskiej, adaptując tą działkę właśnie jako miejsce obsługi turystów. Myślę, że byłaby szansa, żeby rzeczywiście w ramach tego projektu, na który bardzo mocno liczymy, na ten cel pozyskać pieniądze. 18 listopada na prośbę rolników, części rolników z naszej gminy odbyłem spotkanie w sprawie farmy fotowoltaicznej. Dlatego o tym mówię, ponieważ ten temat do państwa w najbliższym czasie z pewnością trafi. Byli u mnie rolnicy, którzy albo są właścicielami gruntów, albo dzierżawcami w kilku miejscowościach w pasie wsi Lipienica, Jawiszów, Olszyny. I są to rolnicy, którzy wspólnie ze sobą zaczynają współpracować w zakresie przeznaczenia tych gruntów, no, coraz rzadziej użytkowanych rolniczo, pod właśnie taką farmę fotowoltaiczną. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został przez nich, czy przez reprezentującego ich inwestora, złożony pod koniec września. Aktualnie trwa procedura związana z uzyskaniem opinii RDOŚ-u, sanepidu i Wód Polskich przed wydaniem decyzji środowiskowej. Natomiast na pewno tam będą wymagane zmiany, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, miejscowy plan, studium, także temat na pewno do państwa wróci i myślę, że powinni państwo na ten temat też porozmawiać, ponieważ byłaby to w jakimś sensie również, no może nie powiem alternatywa, tak, dla innej procedowanej dużej farmy fotowoltaicznej, bo tam losy też mogą być różne. Nie wiem jeszcze, jaka będzie decyzja RDOŚ-u. 18 listopada też dosyć ważne spotkanie. Państwo na komisjach, wiem, że mieli zreferowany temat przez panią wójt. Zostałem poproszony, czy zaproszony do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym likwidacji Biura Powiatowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kamiennej Górze. No tutaj zdarzyła się dosyć taka nieprzewidywalna przez nasze biuro powiatowe informacja, ponieważ po fakcie telefonicznie pani dyrektor biura dowiedziała się, że decyzją zarządu wojewódzkiego DIR-u biuro w Kamiennej Górze zostało zlikwidowane wraz z redukcją czy likwidacją etatu. W związku z tym członkowie Biura Powiatowego i rolnicy poprosili samorządowców o
interwencję i o uczestnictwo w rozmowach z zarządem wojewódzkim właśnie w tej sprawie. Rzeczywiście obecny był cały zarząd, kilkuosobowy wojewódzki DIR-u i delegaci z naszego powiatu. Dość trudne i kilkugodzinne spotkanie doprowadziło nas do pewnej konkluzji, w której dowiedzieliśmy się może, jakie były główne przesłanki, że to biuro zostało zlikwidowane. Oczywiście oszczędności, wysokie koszty utrzymania biura. Przypomnę, że biuro DIR-u naszego powiatowego mieści się w budynku strefy ekonomicznej. W związku z tym jako samorządowcy zaproponowaliśmy jakieś rozwiązanie, które być może z jakiegoś lokalu w urzędzie mogłaby nasze biuro powiatowe korzystać na zasadzie w każdej gminie, tak, żeby dużury pełnić, żeby z tych kosztów powiedzmy tutaj zejść. No i poprosiliśmy zarząd wojewódzki o spotkanie jednak z zarządem tutaj naszym powiatowym, żeby jednak zmienić tą decyzję, ponieważ nasz powiat pod względem rolniczym i pod względem warunków tutaj gospodarowania jest trudnym regionem. Trudno nam się porównywać do Bolkowa, Jeleniej Góry czy do Bolesławca. Tutaj rzeczywiście mikroklimat jest trudny, nas susze też bardzo mocno dotykają, poziom wód gruntowych. I tu rzeczywiście też rolnictwo jest cały czas obecne i aktywne i należy go wspierać. Tutaj rolnicy wszyscy jak jeden mąż mocno, bardzo mocno stawali za tym, żeby nie likwidować tego biura, a propozycja zarządu wojewódzkiego była taka, żeby połączyć nasz region z obszarem jeleniogórskim i wtedy wszystkie tematy związane z rolnictwem załatwiane byłyby w biurze jeleniogórskim. Także temat jest cały czas w grze, aczkolwiek decyzja jeszcze zmieniona nie jest. 19 listopada w Urzędzie Gminy odbyłem spotkanie z przedstawicielem firmy Suez w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego realizacji inwestycji wodociągowej na terenie naszej gminy. To jest temat z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji. Przygotowujemy się do takiego podpisania listu intencyjnego, który będzie regulował zasady, w ramach których gmina Kamienna Góra z WZWiK-iem zamierza prowadzić ten projekt. 20 listopada tutaj na sali CBK Krzeszów odbyła się uroczystość, na którą zostałem zaproszony, tak jak i wiele innych gości, jubileusz 10-lecia zespołu Złote Nutki z Przedwojowa. Bardzo taka podniosła uroczystość, pełna też i wspomnień i występów artystycznych, ponieważ 6 zespołów zostało zaproszonych, współpracujących z naszym zespołem Złote Nutki. Jest to, drodzy Państwo, jedyny zespół ludowy, który funkcjonuje na terenie naszej gminy i reprezentuje nie tylko naszą gminę, ale również powiat na zewnątrz. 22 listopada narada wójta. Podstawowy, główny temat to projekt uchwały budżetowej na rok 2022. I to, drodzy Państwo, w telegraficznym skrócie wszystkie informacje, które miałem dla Państwa przygotowane. Jeżeli są jakieś pytania, to pozostaję przy mównicy. Dziękuję. Proszę, czy są pytania? Nie ma, panie wójcie, pytań. Dziękuję bardzo. Przedstawienie informacji. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności przewodniczącego, a więc 29 października podpisanie uchwały celem przesłania do organu nadzoru i kontroli wojewody dolnośląskiego, uchwały przekazane do realizacji wójtowi gminy. 29, 5 i 19 listopada były to dyżury, 15 zwołanie sesji i 19 listopada posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej w sprawie budżetu na przyszły rok. Moje sprawozdanie było bardzo krótkie. Czy są jakieś pytania? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2021. I te wszystkie informacje przekaże nam pan Arkadiusz Wierciński, kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury. Proszę Państwa,
pozwoliłem sobie też przygotować króciutką prezentację, taką może nie omawiającą szczegółowo każde zadanie realizowane, ale żeby troszeczkę dać obraz poglądowy, bo nic tak nie przemawia do nas jak obraz, to też kilka zdjęć ze zrealizowanych inwestycji, a tą prezentację będę uzupełniał jakimś komentarzem. Na początek też kilka słów o tym, że znajdujemy się pod względem inwestycyjnym oczywiście w takim okresie przejściowym, tak? Wiemy dobrze, że kończy się okres programowania, czy skończył się już w zasadzie formalnie okres programowania 2014-2020. Trwają jeszcze inwestycje, które były, na które w ramach tamtych naborów pozyskano środki. Troszeczkę sytuację poprawił albo troszeczkę zaskoczyła nas jeszcze temat pojawienia się nagle dużych pieniędzy rządowych, tak? Pojawił się w związku z pandemią fundusz covidowy, czyli ten tak zwany fundusz, rządowy fundusz inwestycji lokalnych. Teraz jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu pojawił się Polski Ład i też trzeba mieć jak gdyby na uwadze to, o czym pan wójt już też wspominał, że aplikowaliśmy tam, tak, wiedząc jak gdyby, że zadania inwestycyjne nie są w części przynajmniej przygotowane dokumentacyjnie do realizacji. Tak. Pieniądze się pojawiły nagle, krótkie terminy naborów, w związku z czym jesteśmy zmuszeni dzisiaj, zmuszeni albo zobligowani do tego, żeby te pieniądze wykorzystać, żeby szybko próbować jakieś te dokumentacje przygotowywać. Tak. Dokumentacje łącznie z jakimiś pozwoleniami, które w ramach do uzyskania pozwoleń są wymagane. Zacznę od tematów, które jak gdyby gmina, w których gmina ma swój udział, tak, choć nie była bezpośrednim inwestorem, ale przekazywaliśmy dość znaczne środki, uczestniczyliśmy też na etapie pewnych uzgodnień dokumentacji projektowej, czyli budowa chodników przy drodze wojewódzkiej numer 367, w części zakończona, w części trwająca. Zakończyły się, ja przypomnę, zadania, czy budowa chodników obejmowała odcinki drogi wojewódzkiej w miejscowości Szarocin, Ogorzelec i Leszczyniec. Szarocin i Ogorzelec to zadania, które zostały w tym roku, w pierwszej połowie roku zakończone i odebrane. Wartość chodników w Szarocinie, tak jak Państwo macie na prezentacji, wyniosła 2,5 miliona ponad, tak, w tym 50%, czyli 1 255 tysięcy to jest udział gminy. W Ogorzelcu wartość tej inwestycji samych robót budowlanych wyniosła 1 937 tysięcy. I udział gminy 968 tysięcy ponad. Te zadania zostały zakończone. Trwały, tak jak przede wszystkim i Państwo radni z tamtych miejscowości wiecie i mieszkańcy pewnie też, trwały bardzo długo. Inwestycja skomplikowana, jeszcze do tych komplikacji jak gdyby problematyczne było też to, że realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, co potęguje jak gdyby różne problemy na etapie realizacyjnym. W związku z tym DSDK, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, z racji różnych problemów zawierała aż 8 aneksów terminowych, tak, do tych umów. Dlatego może się wydawać, że o tej inwestycji mówimy już od dość długiego czasu. Tak. Początki czy pierwsze porozumienie, pierwsze wnioski gminy o tą inwestycję były, jak dobrze pamiętam, w 2015 roku, a dopiero teraz są zakończone, więc macie Państwo obraz tego, ile trwał cały proces inwestycyjny po stronie DSDK od momentu jak gdyby zapoczątkowania, tak, czy podjęcia tematu inwestycji do momentu jej zakończenia. Trwa natomiast jeszcze na dzień dzisiejszy temat budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w Leszczyńcu, też już aneksowany, bo miał się zakończyć w tym roku. Jest zawarta umowa z wykonawcą, wartość robót chodnikowych na Leszczyńcu to 2 943 tysiące ponad, planowany udział gminy 1 506 tysięcy. Do tego jeszcze oprócz samych chodników w Leszczyńcu dochodzi temat oświetlenia na odcinku drogi wojewódzkiej, tak, przy budowanych chodnikach, który wówczas na etapie koncepcji przyjęliśmy, że najlepiej będzie, jeżeli już chodniki powstają, to wybudować też oświetlenie, które i tak gmina miała w planie. To jest zadanie w 100% finansowane z naszych środków, dlatego że oświetlenie jest zadaniem własnym gminy i koszt tej inwestycji to jest 115 tysięcy i 5 zł. Też miała się zakończyć w tym roku ze względu na to, że DSDK przedłużało termin wykonawcy. My też również musieliśmy ten termin wydłużyć.
Temat, który się z tym wiąże, to w ramach przebudowywanych chodników powstają nowe zatoki autobusowe. W związku z zakończeniem budowy chodników na Ogorzelcu i na Szerocinie powstały w sumie 4 nowe wiaty przystankowe, takie jak wszędzie na całej gminie stawiamy. Udało się to podciągnąć pod wniosek o charakterze turystycznym i dzięki temu uzyskaliśmy 31 tysięcy złotych dofinansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich. Na dzień dzisiejszy to zadanie pod względem fizycznym czy rzeczowym jest zakończone. Trwa temat rozliczania się z tego zadania przed Urzędem Marszałkowskim po to, żeby te 31 tysięcy fizycznie wpłynęło na konto gminy. Inwestycje to tyle co do chodników i do inwestycji, w których mieliśmy swój udział, ale nie realizowaliśmy ich bezpośrednio. Inwestycje drogowe i mostowe, tak, teraz już, które są były w 100% realizowane przez nas. W tym roku zakończył się, czy był przeprowadzony remont mostu na potoku Żywica w ciągu drogi wewnętrznej w Pisarzowicach. To zadanie kosztowało prawie 80 tysięcy złotych. Tak jak Państwo wiecie, już informowaliśmy, od kilku już lat sukcesywnie poprawiamy stan obiektów mostowych, które przez wiele lat nie widziały jakiegoś gruntownego remontu, a mamy tych obiektów mostowych ponad 90 na terenie gminy. Ten był przykładem, czy jest przykładem, tak, takiego obiektu, który był w stanie już, mogę powiedzieć, katastrofalnym. Tak, dom podstemplowany, który generalnie budził obawy mieszkańców co do tego, czy można tam bezpiecznie przejechać. Na domiar tego most, który stanowił jedyny dojazd do kilku budynków mieszkalnych. Tak, także gdyby z jakichś powodów został odcięty, to mieszkańcy rzeczywiście zostaliby bez dojazdu, bez dostępu do swoich nieruchomości. Zadanie, na które umowa i przetarg odbyły się jeszcze w zeszłym roku, a realizowane było w tym roku też z pewnymi problemami technicznymi, ale ostatecznie szczęśliwie udało się temat zakończyć i mieszkańcy dzisiaj już korzystają z nowego obiektu mostowego. I drugie zadanie, to zadanie, które jeszcze jest w trakcie, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzeszów. To jest droga do działek, które w zeszłym roku gmina sprzedała naprzeciwko szkółki leśnej w Krzeszowie. Tam ten odcinek drogi jest uzbrajany w odcinek sieci wodociągowej i tworzona nawierzchnia gruntowa, tak, dlatego że zaczynają się tam już nabywcy tych działek, dzwonią o to, że należy im, czy oczekują zapewnienia dojazdu do budów. Tak, ta droga jest wykonywana w technologii tłuczniowej, po to tylko, żeby można było realizować budowy na tych chyba 8 działkach, które gmina zbyła. Do tego z racji tych inwestycji drogowych w roku bieżącym takich fizycznie do realizacji nie ma zbyt wiele, dlatego że, o czym chwilkę później powiem, pochłaniają budżet głównie 2 inwestycje czy 3 inwestycje, które są kosztowne i dotyczą innych zakresów rzeczowych, tak, budowa przedszkola i inne inwestycje, które są kosztowne. W związku z tym na drogi bardziej przygotowujemy się dokumentacyjnie pod przyszłe okresy. W tym roku realizujemy dokumentację dla budowy drogi gminnej i wewnętrznej w Przedwojowie. To jest droga dojazdowa, również tak jak ta przed chwilą w Krzeszowie, o której mówiłem. Dojazd do działek, które gmina na Przedwojowie zbywa. Tak? I za chwilkę tych działek zostało już kilka zbytych, 6 czy 7, o ile dobrze wiem, z całego kompleksu ponad 20 działek. Więc za chwilę też mieszkańcy będą pytać, tak, czy nabywcy, o to, żeby dojazd do budów zapewnić, a tak jak w przypadku drogi krzyszowskiej nie można mówić o tym, że ta droga w ogóle tam kiedykolwiek istniała, bo to jest po prostu w stanie faktycznym żywa łąka. Więc żaden samochód tam nie wjedzie, nie mówiąc o jakimś pojeździe ciężarowym. Temat budowy drogi rowerowej Krzeszów-Jawiszów, on był w budżecie tegorocznym. W około połowy roku zostały prace nad tym tematem zawieszone, głównie ze względu na to, że z PKP, czy warunki, które PKP zaoferowało co do przejęcia tej nieruchomości przez gminę, były bardzo niekorzystne, a wręcz powiem nie do przyjęcia. Zaproponowano nam tylko i wyłącznie umowę użyczenia z takimi klauzulami, że w zasadzie PKP mogłoby w każdej chwili
tą umowę wypowiedzieć i zobowiązać nas do usunięcia wybudowanej infrastruktury. Pewne nadzieje na to, że ten stan rzeczy się zmieni, wrócimy do tematu, jest to, o czym pan wójt mówił, czyli budowa cyklostrady dolnośląskiej, być może pozwoli, czy przyspieszy, tak, jak gdyby skala tego, że PKP też troszeczkę inaczej się zachowa i temat przekazywania gruntów pod drogi, pod budowę dróg rowerowych nabierze tempa, bo na dzień dzisiejszy, kolokwialnie mówiąc, przekazywanie jest gruntów gminom na takie cele jest wstrzymane przez PKP na poziomie, myślę, że centralnym. Przebudowa drogi gminnej w Dobromyślu, to jest też realizowana jest dokumentacja projektowa na to zadanie. To jest w Dobromyślu droga do tej placówki. Nie wiem, czy to jest rodzina zastępcza, czy rodzinny dom dziecka. Tam jest kilka budynków przy tej drodze. Łączy się ta droga bezpośrednio z drogą powiatową. Przebudowa drogi gminnej w Ogorzelcu to jest jak gdyby element większej całości. Tak, Ogorzelec z racji swojego położenia, tak, przez całą wieś praktycznie biegnie jedna główna droga gminna, która ze względu na stan techniczny wymaga, w jednych odcinkach jest lepsza, w drugich gorsza, ale już też o tym mówiliśmy. W WPI proponujemy całą tą drogę sukcesywnie do przebudowy czy do remontu, dlatego że ona wcześniej czy później będzie wymagała jak gdyby tego, tak, nie uciekniemy. Ona jest wybudowana w starej technologii, a jej długość, a przez to koszty z tym związane będą znaczne, dlatego proponujemy etapowanie tego zadania. W związku z czym dokumentacje, czy prace nad dokumentacją będą się toczyły pewnie przez kolejny dłuższy czas dotyczące danych etapów, tak, czy kolejnych odcinków tej drogi. Na chwilę obecną też troszeczkę blokuje nas temat nieuregulowania stanu prawnego gruntów pod tą drogą, gdzie część gruntów należy do osób prywatnych. To są jakieś zaszłości sprzed kilkunastu czy sprzed kilkudziesięciu lat, które na dzień dzisiejszy są wyprostowywane. Ale decyzję w tym zakresie musi wydać wojewoda i postępowanie trwa. Przebudowa drogi wewnętrznej działka 234 w miejscowości Krzeszów. To jest droga, która już w tym roku była omawiana. Myśmy dostali na tą drogę jakąś niewielką kwotę, chyba około 50 tysięcy dotacji z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych, z której nie skorzystaliśmy, dlatego że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej okazuje się, że po pomiarze geodezyjnym nie ma tam miejsca fizycznie. Tak? To jest działka drogowa, ale o parametrach takich, że nie da się tam wbudować jak gdyby drogi o normatywnej szerokości chociażby, tak, 3 metrów, nie mówiąc o jakimś poboczu i o tym, żeby jeszcze zrobić jakieś odwodnienie. Toczą się rozmowy już zaawansowane, tak, na temat przejęcia gruntów od osoby prywatnej i jest ten temat na etapie podziału działek i dalej, że tak powiem, projektowania. Przebudowa dróg gminnych publicznych w Ptaszkowie, to jest, żeby zobrazować, odcinek drogi przy szkole w Ptaszkowie na etapie projektowania. Myślę, że już zbliżamy się powolutku do końca. Dość długi czas, kilka miesięcy trwało uzyskanie odstępstwa od ministra cyfryzacji, odstępstwa tak zwanego zwolnienia od obowiązku budowy kanału technologicznego. W zeszłym roku albo 2 lata temu zmieniły się przepisy w zakresie i warunki techniczne w zakresie dróg publicznych i od dzisiaj każda droga publiczna, która ma nadany numer, przy projektowaniu jej przebudowy należy zaprojektować kanał technologiczny, czyli taką infrastrukturę, w której będzie można kłaść wszystkie kable, tak, energetyczne, światłowodowe i tak dalej, żeby tego móc nie wykonywać, tak, trzeba uzyskać odrębnie zgodę ministra cyfryzacji na tak zwane zwolnienie z tego obowiązku. Jest to o tyle zasadne, tak, że my mamy te drogi publiczne czasem specyficzne, tak, w sensie takim, że zabudowa przy nich jest niewspółmiernie mało budynków, tak, żeby budować specjalnie kanał technologiczny. Dlatego w niektórych sytuacjach zasadne jest, żeby o takie zwolnienie występować, ale też w niektórych sytuacjach pewnie tego nie unikniemy, tak jak na przykład właśnie w tym Dobromyślu, tak, gdzie mimo tego, że tam będzie kilka budynków, ten kanał technologiczny trzeba będzie wykonać. Dlatego, że żeby uzyskać zwolnienie, trzeba mieć dokument czy poświadczenie od operatora infrastruktury telekomunikacyjnej, że on już nie ma potrzeby korzystania z takiego kanału. Tak? A jeżeli w Dobromyślu nie ma nowo wybudowanej sieci światłowodowej, to takiego zapewnienia
nie otrzymamy. I ostatni temat projektowy to rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Gorzeszowie. To zadanie jest częściowo finansowane z Funduszu Sołeckiego i w tym roku planowana jest dokumentacja, w przyszłym roku realizacja. To jest oświetlenie drogowe, owszem, ale też z budową utwardzonego pobocza. Jak Państwo wjeżdżacie do Gorzeszowa, mamy tam dwa nowe przystanki, dwie wiaty przystankowe. Nie ma do drugiej żadnej w zasadzie możliwości bezpiecznego dojścia, więc przy okazji budowy oświetlenia drogowego planowane jest, czy w porozumieniu z powiatem, bo to jest w pasie drogi powiatowej, planowane jest utwardzenie odcinka tak na pewnej szerokości i tyle, ile pas drogowy pozwoli, utwardzenie pobocza i zrobienie bezpiecznego przejścia razem z budową i doświetleniem przejścia dla pieszych tam, gdzie trzeba, w miejscu, gdzie trzeba przejść przez jezdnię, żeby dostać się do drugiej wiaty przystankowej. To tyle by było co do inwestycji drogowych. Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w tym roku zakończyła się. W październiku został dokonany odbiór końcowy inwestycji pod nazwą budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie. Wartość robót budowlanych według kontraktu 2 miliony 650, prawie 8 tysięcy. W tym właśnie to, o czym mówiłem, czyli troszeczkę niespodziewanie i szczęśliwie spadły na nas środki, które mogliśmy przeznaczyć na tą inwestycję ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 233 000. Ta inwestycja jest już zakończona i funkcjonuje. Z tego co wiemy, cały Krzeszów jest już zaopatrywany teraz w wodę z ujęcia Betlejem. Studnia w Krzeszówku jest już traktowana tylko i wyłącznie jako źródło rezerwowe. No i chyba myślę, że tyle. Obiekt nowy, zobaczymy jak będzie z czasem spisywał się w użytkowaniu. Pozostałe inwestycje, które są w trakcie procedowania albo w przygotowaniu, też wodociągowe i kanalizacyjne. Przebudowa ujęcia wody Betlejem w Krzeszowie z remontem płyty ujęcia. Tam jesteśmy chyba w sierpniu, jest zakończona decyzja, czy zakończone postępowanie i uzyskana decyzja wojewody dolnośląskiego na realizację tej inwestycji. Na przyszły rok ona jest planowana w budżecie do realizacji. Specyficzne i trudne zadanie też pod kątem tego, że cały ten obiekt, tak, czy ujęcie wody jest wpisane do rejestru zabytków i w całość realizacji tych prac no, ścisłemu nadzorowi konserwatorskiemu podlega i będzie podlegało. Więc zobaczymy. Pamiętacie Państwo, że historia tego jest dość długa. To jest drugie jak gdyby podejście do tematu ze zmienioną technologią wykonania robót. Pierwotnie kilka lat temu było planowane wykonanie robót z dofinansowaniem z RPO poprzez jak gdyby uszczelnienie, tak? Nie przebudowę, ale remont z uszczelnieniem. Były chyba wtedy ogłaszane 3 czy 4 przetargi. Nikt się tego zadania nie chciał podjąć, tak? Ze względu na jego stopień skomplikowania, tak? I tego, że nie do końca wiadomo, co pod tą płytą tak się odkryje, tak? Jaki stan faktyczny pod tym jest. Nie ma możliwości tego zbadać, tak? Z zewnątrz nic nie widać, wszystko jest zabudowane. Próbujemy jak gdyby, tak, czy poszliśmy w stronę innego technicznie rozwiązania, przebudowy czy dolania jak gdyby płyty pod istniejącą, czy dolania warstwy na istniejącej płyty, która by uszczelniła całą tą płytę ujęciową. Przebudowa syfonu kanalizacyjnego w Krzeszowie, również w tym roku wykonana dokumentacja. Zastanawiamy się, co z tym tematem zrobić, dlatego że w przetargu, którego termin ofert był wyznaczony na 8 listopada, nie złożona została żadna oferta. Otwiera nam to możliwość jak gdyby negocjowania z wybranym wykonawcą, bo tak przepis mówi, że jeżeli w przetargu nie wpłynęła oferta żadna, to można przystąpić sobie do negocjacji, z tym, że to też nie jest proste. Dzisiaj sytuacja na rynku jest bardzo trudna, budowlana i wyobraźcie sobie Państwo, że żaden z wykonawców nie do końca chce się, jak gdyby tych, których znamy tutaj, tak, miejscowych, nie chcą się podjąć, jak gdyby, bo niepewność na rynku co do cen, tak, co do możliwości dostaw i wszystkiego po kolei jest na tyle duża, że no każdy się obawia. Tak? Tutaj jest specyfika tego, też polega na tym, że w ramach przebudowy tego syfonu ma zostać zabudowane urządzenie, tak zwana rozdrabniarka ścieków,
którą generalnie trzeba sprowadzić z Niemiec, a dzisiaj nikt nie wie tak naprawdę, jak za pół roku będzie się kształtował kurs euro, tak? I też nie do końca wiedzą wykonawcy, jak sobie to urządzenie wycenić, tak? Bo wiemy, że jeżeli umowa zostanie ryczałtowa zawarta, to ona jest już dla z punktu widzenia inwestora niezmienna. Nie można sobie tutaj potem dowolnie tej ceny zmieniać. Ostatnie zadanie, które też jest w trakcie realizacji, jest to jak gdyby kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 roku. To budowa, przebudowa i wymiana fragmentów sieci wodociągowej w Przedwojowie. To jest w skrócie mówiąc modernizacja i remont, czy upraszczając, modernizacja i remont sieci wodociągowej istniejącej w Przedwojowie razem z wymianą części przyłączy. To jest ostatni etap tego zadania. Ono zostało rozpoczęte w 2018 roku, była dokumentacja. W 2019 roku przystąpiliśmy do realizacji w etapach ze względu na to, że nie było środków finansowych na to, żeby całość od razu zlecić. Ten ostatni etap kosztuje nas 415 tysięcy złotych. Wartość wszystkich czterech etapów 785. Ten etap rozpoczął się w tym roku, zakończony zostanie w przyszłym. W skrócie mówiąc, poprawi stan zaopatrzenia w wodę, tak? Bo poprawia infrastrukturę już istniejącą, a częściowo też uzbraja nowe tereny tam, gdzie ludzie w Przedwojowie, mimo że w Przedwojowie wodociągi są, część zabudowań dostępu do wody z sieci nie miała. I ostatni temat to rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzeszowie i w Pisarzowicach. Takie zadanie też Państwo w budżecie mieliście. Na ten rok przewidziane były prace koncepcyjne, które po części zostały wstrzymane, dlatego że nagle z nienacka, tak jak już mówiłem, pojawił się Polski Ład. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy, że aplikujemy do tego na budowę jak gdyby tak sieci kanalizacji sanitarnej w Krzeszowie i w Pisarzowicach. Tam był wniosek złożony na chyba 20 kilka milionów, 18 milionów wnioskowane dofinansowanie. W związku z tym nie było jasności co do tego, czy jaki zakres dokumentacji zlecać, tak? Bo jeżeli okazałoby się, że dostajemy pieniądze, tak jak się okazało kilka miesięcy temu, kilka tygodni temu, że dostajemy pieniądze na to zadanie, to trzeba byłoby na całość dokumentacji rozpisywać przetarg, dlatego że całość tej dokumentacji jest bardzo duża, tak? Wstępne szacunki mówiły o 300-400 tysiącach złotych na całe zadanie. Natomiast jeżeli to zadanie byłoby etapowane, tak, że najpierw koncepcja, później decyzje, no to wtedy jak gdyby w kolejnych budżetach przewidujemy kolejne środki na dany zakres, tak? Bo pamiętamy, że wiąże nas ustawa o zamówieniach publicznych. Jeżeli zlecana usługa jest o wartości powyżej 130 tysięcy złotych, to możemy ją zlecić tylko w formie postępowania przetargowego. Z racji tego, że Polski Ład czy wyniki są już znane, tak? Wracamy do tematu, do tego tematu, szczególnie do tematu Pisarzowic, tak? Bo o to Państwo radni też dopytują, bo tutaj bez koncepcji jak gdyby trudno powiedzieć, w którym kierunku w ogóle mamy iść. W Krzeszowie w ramach dotychczasowych jak gdyby prac jest o tyle jasna sytuacja, że ta rozbudowa prawdopodobnie pójdziemy w tą stronę, że ona będzie etapowana, tak? Pierwszy etap to uzbrojenie terenów tutaj upraszczając trochę od ścieżki, od szkółki leśnej w kierunku wylotu naszej drogi gminnej przy budynku Państwa Pawełek, nie pamiętam jaki to jest numer, i tam wpięcie się ewentualnie do istniejącej sieci, a potem drugi etap to budowa kolektora wzdłuż drogi powiatowej, tak, uzbrajającego wszystkie te tereny pomiędzy ścieżką rowerową a drogą powiatową z przejściem później do oczyszczalni, na wysokości oczyszczalni i ewentualnie przepięciem tej sieci wybudowanej w pierwszym etapie. Tak, bo wiemy, że ten teren pomiędzy ścieżką rowerową a drogą powiatową i tak docelowo, tak, jeżeli kanalizacja ma się rozwijać i oczyszczalnia ma być wykorzystywana, ten teren trzeba uzbroić, tak, w sieć kanalizacyjną. I to wcześniej czy później jak gdyby zadanie takie na gminę spadnie. Natomiast co do Pisarzowic, no to na dzień dzisiejszy wracamy do tematu koncepcji, która przede wszystkim ma nam odpowiedzieć na to, jak tak naprawdę rozwiązać problem gospodarki ściekowej na Pisarzowicach, tak? Którędy, jak, czy to będzie jeden obiekt oczyszczalni, tak? Na roboczo, tak? Są trzy warianty, tak? Rozproszony jakiś system, tak? Z dwiema na przykład małymi
z dwoma na przykład małymi obiektami oczyszczania ścieków, jeden system z dużą oczyszczalnią, ewentualnie jeszcze trzeci wariant, odprowadzanie czy prociągnięcie, przesyłanie ścieków jak gdyby aż do miasta. To jest jedno zadanie stawiane przed koncepcją. Drugie zadanie to jest takie, żeby uzgodnić, może tak powiem, temat prawa przejścia w ogóle z siecią, tak? Prawa zlokalizowania kanalizacji sanitarnej w działkach prywatnych, tak samo zresztą obiektu oczyszczalni, bo myślę na dzień dzisiejszy, tak, że my terenu pod oczyszczalnię na Pisarzowice na dzień dzisiejszy nie mamy, więc musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie ją w zasadzie zlokalizować i dopiero rozmawiać z ewentualnymi właścicielami na temat wykupu gruntu. Tak samo jak przejście z siecią kanalizacyjną, tak? Wstępny zakres daje czy pokazuje, że mówimy o 9 kilometrach kanalizacji, tak? Bo trzeba budując to, czy projektując to, trzeba myśleć też przyszłościowo o ewentualnym podłączeniu Rędzin lub Czarnowa. To pytanie, czy to kiedykolwiek będzie jak gdyby rozważane, to jest jak gdyby odkładamy na długą przyszłość, ale obiekt, jeżeli miałby powstawać, tak, no to trzeba już jak gdyby przewidzieć mu jakąś tam rezerwę. Ale wracając jak gdyby do głównego wątku, to te 9 kilometrów sieci przechodzi po działkach czyichś. Tak? Nie w każdym przypadku będą to działki nasze, więc z tymi ludźmi trzeba fizycznie porozmawiać, bo na każdego, czy na każdą działkę, przez którą chcemy przejść, trzeba uzyskać zgodę właściciela. Tak? Wiemy, że to potem w praktyce jest różnie, tak? Ludzi nie ma na miejscu, są nieuregulowane stany prawne, tak? Trzeba będzie tą kanalizację być może zmieniać jej jak gdyby początkowy przebieg, więc no, to jest drugie jak gdyby zadanie stawiane przed koncepcją, a trzecie to taka już czysta strona ekonomiczna, tak? Ile to będzie kosztowało i czy to się w ogóle jak gdyby, czy pod jakimi warunkami jest to ekonomicznie zasadne i wykonalne. To może tyle o koncepcjach. To tyle co do inwestycji wodno-kanalizacyjnych i trzeci dział to te największe, czy najbardziej obciążające nas w tym momencie, czy w tym roku inwestycje, to sztandarowa chyba mogę powiedzieć, tak, inwestycja budowa budynku przedszkola publicznego w Krzyszowie, postępująca na chwilę obecną w miarę zgodnie z harmonogramem. Wartość kontraktu to 6 milionów 690 tysięcy, w tym dofinansowanie prawie 5,5 miliona ze środków unijnych. To jest kwota, która mówi tylko o robotach budowlanych, tak? Bo sama wartość projektu jest większa, bo tam jeszcze dochodzi wyposażenie, dochodzi plac zabaw, więc te wartości będą jeszcze w międzyczasie rosły. No jak budowa postępuje, to Państwo pewnie możecie obserwować lub i medialnie, i bezpośrednio. Na dzień dzisiejszy plan jest taki, że do końca roku budynek będzie zadaszony, tak żeby na zimę można było prowadzić pracę wewnątrz. Nie wgłębiając się w szczegóły, tak, inwestycja przebiega zgodnie z planem, chociaż nie powiem, że problemów nie ma, tak, problemy są i to głównie wynikające z tego, co się dzieje na rynku, tak. Państwo, nie wiem, wystarczy, że ktoś robi remont, tak, to sobie może zdaje sprawę, jakie to są problemy dla wykonawcy, który, no i dla nas też, tak, bo my, to co już powiedziałem, jesteśmy związani wartością kontraktu, a z drugiej strony musimy rozumieć wykonawcę, tak, i też się jak gdyby ustosunkowywać do tych problemów, dlatego że na koniec końców, jeżeli się nie dogadamy, to zawsze wykonawca ma prawo dochodzić jak gdyby wynagrodzenia uzupełniającego, jeżeli wykaże, że to były okoliczności od niego niezależne, a trudno było przewidzieć rok temu, tak, jak wykonawca wyceniał swoją ofertę, że na przykład płyta OSB czy stal podrożeje o 200 czy 300%, tak. Zawsze wykonawcy zakładają jakieś ruchy cenowe, ale to, co się dzieje na dzień dzisiejszy, tak, to trudno nazwać to sytuacją normalną. Kolejna inwestycja to budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą Straży Pożarnej w Ptaszkowie. Tam też o tym temacie rozmawialiśmy. Wartość kontraktu 3 441 540 zł, w tym 1 363 000 dofinansowania. Inwestycja z problemami, że tak powiem, tak? Już nie wgłębiając się jak gdyby co do źródeł tych problemów, z problemami takimi, że przesunęliśmy, tak, udało się uzyskać zgodę instytucji pośredniczącej aglomeracji wałbrzyskiej na przesunięcie terminu realizacji tej inwestycji do
do listopada, tak? Ale same prace budowlane powinny się zakończyć we wrześniu, dlatego że my później jeszcze musimy mieć czas na to, żeby obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie i jeszcze, żeby ten projekt rozliczyć finansowo i merytorycznie. Czyli ten termin 30 listopada to jest termin graniczny dla nas do złożenia już kompletu dokumentów rozliczających dofinansowanie. Natomiast wykonawca ma zakończyć pracę do września. No i powiem tak, wykonawca jest wpuszczony na plac budowy. Nie ma jeszcze, bo to też inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj. Mimo tego, że już kilkakrotnie albo może nawet kilkunastokrotnie był przesuwany termin, uzgadniamy co chwilę nowe terminy dokumentacji projektowej. W całości jeszcze nie ma, ale jest zaakceptowana na tyle, że na część robót można by było wykonawcę wpuścić i plac budowy mu przekazać. I trwają prace ziemne, ale powiem tak, daleki byłbym od stwierdzenia, że inwestycja jest bezpieczna. Tak? Proszę mieć świadomość, że termin cały czas jest, że tak powiem, zagrożony, tak? Bo wbrew pozorom dzisiaj wykonawca jest na etapie cały czas robót ziemnych, to jest trudny obiekt w trudnych warunkach posadowiony, a za chwilę mamy zimę, tak? Nie wiemy jaka ona będzie, jest to czynnik jak gdyby niezależny. Jeżeli będzie los wykonawcy sprzyjał, no to ten termin czy czas będzie miał w miarę spokojnie będzie mógł spać, o tak powiem, tak? Ale jeżeli zima będzie mocna, tak jak na przykład była tegoroczna i długa, to ten okres realizacji bardzo mu się skurczy, tak? I ten czas na to, żeby to zadanie zakończyć. Pojawiają się też inne problemy już na tym etapie techniczne. To jest jak gdyby świeży bardzo temat z wczoraj, sprzed kilku dni, a mianowicie wykonawca natrafił na skałę, robiąc wykopy, której nie da się urobić jak gdyby ręcznie, tak, czy mechanicznie, tak, ale nie da się jak gdyby tego tylko wykopać, tylko trzeba jak gdyby odspajać wszystko, że tak powiem, skuwać. Tak. Na dzień dzisiejszy zlecona została dodatkowa opinia geologiczna i będziemy o temacie dalej rozmawiać. Kamienna Góra, dom loży, budynek resursy kupieckiej, remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia. Wartość robót budowlanych według kontraktu już zmienionego, bo chyba na poprzedniej sesji Państwo zwiększaliście wartość tego zadania o roboty dodatkowe. Roboty dodatkowe wynikły generalnie ze stanu, z fatalnego stanu faktycznego budynku. Tak? Nie można też ich było przewidzieć na etapie przygotowywania dokumentacji, dlatego że no to wszystko było zakryte istniejącym dachem. Tak? Dopiero po rozbiórkach, w zasadzie w trakcie rozbiórki, tak, rozsypała się część ta o tutaj, tak, to co widzicie Państwo, to jest już odtworzone, odtworzone gzymsy, odtworzony mur, czyli nadproża nad tymi kolumnami. To w zasadzie się w momencie, czy po rozbiórce okazało się, że po pierwsze to się posypało, po drugie się nie da nic do tego, żadnych elementów więźby dachowej zamocować, w związku z tym były prace dodatkowe, częściowo zamienne, polegające na tym, że był tworzony wieniec żelbetowy i dopiero do tego wieńca mocowana jest konstrukcja. Zadanie z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 370 tysięcy i tutaj też kwestia czasu, bo do końca roku to zadanie musi zostać zakończone i zapłacone. Też z dużymi problemami jak gdyby też wykonawcy, dlatego że wracając do tematu rynku, okazuje się, że nigdzie nie można dostać dachówki. Tak, więc też wykonawca jeździł łącznie z tym, że gdzieś tam szuka po krajach ościennych tego, żeby tą dachówkę kupić i położyć na tym dachu. To też mówię po to, żeby był też obraz jak gdyby niepewności wykonawców, tak, i tutaj też by łatwiej może zrozumieć tą obawę przed wchodzeniem jak gdyby w nowe kontrakty. Wymiana nawierzchni placów przy Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach. To zadanie w pełni finansowane ze środków własnych gminy, 332 100 zł. Zakończone i odebrane chyba też w październiku tego roku. Oraz przy tym samym obiekcie poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży przez modernizację przyszkolnych obiektów sportowych w Pisarzowicach, czyli przebudowa i głęboka modernizacja boisk. Te boiska, które tam były, to są, że tak powiem, to były obiekty jeszcze z poprzedniego ustroju, asfaltowe, popękane, nie do użytku jak gdyby takiego bezpiecznego dla dzieci i młodzieży. Też to zadanie, z racji tego, że ono było już w miarę przygotowane, wnioskowaliśmy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, więc kwota 600 tysięcy to jest dofinansowanie do tego zadania. Zadanie ma się zakończyć w przyszłym roku
najpóźniej w lipcu. Na dzień dzisiejszy wykonawca zakończył już w związku z sezonem zimowym, zakończył pracę, jest przygotowane jak gdyby wszystkie warstwy konstrukcyjne pod boiska, tak, pod położenie nawierzchni. Zostaje na przyszły rok położenie nawierzchni, montaż urządzeń, czyli tam piłkochwytów, bramek itp. i zrobienie ciągów pieszych, czyli tam chodniczków dojść, schodów terenowych do nowo powstałych obiektów. Są wykonane warstwy, jest wykonane odwodnienie w całości, częściowo. Zadanie jest rozliczone. W tym roku wypłacono już wykonawcy niespełna 400 tysięcy złotych. No, warunki te pogodowe nie pozwalają na to, żeby prowadzić pracę dłużej, więc to, co było przewidziane w kontrakcie, wykonawca korzysta z przerwy zimowej 7-miesięcznej. Drobne takie jeszcze inwestycje to zmiana sposobu ogrzewania obiektu remizy OSP w Krzeszowie. Remiza OSP przeszła już na system kotłowni gazowej. Wartość tego zadania 57 tysięcy i 72 zł. To zadanie zakończone w pierwszej połowie roku. I modernizacja urządzeń grzewczych i oświetlenia na hali sportowej w Pisarzowicach. Tam wymieniane były stare już nagrzewnice, takie dmuchawe, jak podobne jak Państwo tutaj widzicie. Dlatego, że też już miały kilkanaście chyba lat. W momencie były instalowane, w momencie kiedy była budowana hala sportowa. I wymienione zostało oświetlenie, które... Tak, oświetlenie na hali, które po pierwsze przynieść ma i przynosi oszczędności energii, tak, bo tam były stare lampy w starej technologii, dzisiaj to są energooszczędne urządzenia LED-owe, a po drugie no, poprawiły też chyba warunki użytkowania sali. Tak, to oświetlenie na obiektach sportowych jest znormalizowane i jak gdyby jego natężenie i kąty padania muszą być odpowiednio dobrane, więc chyba jakość korzystania z obiektu też wzrosła. Pozostałe inwestycje, które są na dzień dzisiejszy na etapie albo dokumentacji, albo przygotowania do przetargu, to przebudowa budynku Domu Kultury i Biblioteki w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania mediateki. Na to zadanie też uzyskaliśmy prawie 800 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Myśleliśmy, czy miałem nadzieję osobiście, że jeszcze w tym roku uda nam się ogłosić przetarg na to zadanie. Niestety w związku z tym, że tam potrzeba była aktualizacji zakresu, tak, tego zadania, doszło między innymi, bo dokumentacja była z 2018 roku, doszło między innymi oświetlenie, tutaj też z Funduszu Sołeckiego połączyliśmy te dwa zadania, oświetlenie przy drodze powiatowej na tym odcinku, gdzie jest Dom Kultury i kawałek monitoringu, żeby już ten teren parkingu przed Domem Kultury zmonitorować. Okazuje się, że tak powiem, że starostwo no, nie dopuszcza tego w formie zgłoszenia, tak jak chcielibyśmy czy postulowaliśmy, tylko trzeba robić aneks do pozwolenia na budowę, uzyskać od nowa wszystkie uzgodnienia, w związku z czym ten temat ze względów administracyjnych tylko i wyłącznie będzie jeszcze troszeczkę trwał. Przyszły przedwczoraj jakieś tam uzupełnienia ze starostwa co do dokumentacji. Wymiana nawierzchni placów przy szkole podstawowej w Krzeszowie, to też jest zadanie na etapie projektowania. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Kamienna Góra. To jest zadanie, które w tym roku było wprowadzone i jest rozpoczęte i będzie kontynuowane w przyszłym roku. Jego jak gdyby intencją, tak, jest to, żeby się przygotowywać pod kątem przyszłych naborów. Wiemy, czy takie informacje, które do nas docierają, są takie, że przyszłe perspektywy i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i RPO będą kładły duży nacisk na termomodernizację, efektywność energetyczną i rezygnację z wysokoemisyjnych źródeł ciepła, więc w związku z tym to jest w tym celu przygotowywane, żeby można było aplikować o środki zewnętrzne na to zadanie. Wytypowane zostały cztery budynki, Ogorzelec 80, Pisarzowice 77 i Gorzeszów 51 chyba i 49. Które w całości miałyby docelowo pozostać komunalne i w całości zostać termomodernizowane. Na dzień dzisiejszy, czy w tym roku zlecono pełną inwentaryzację budynków, ocenę czy ekspertyzę techniczną i audyt energetyczny, który zaproponuje warianty, z których wybierzemy jeden, żeby projektować już jak gdyby kompleksową termomodernizację. Dlatego na przyszły rok, w tym roku jak gdyby kończy się cała ta praca projektowa audytem. Na podstawie audytu będziemy zlecać zakres dokumentacji już technicznej, czyli projektowej.
Potem jest ochrona walorów przyrodniczych Rudow Janowickich przez zagospodarowanie turystyczne obszarów Wielkiej Kopy i kolorowych jeziorek. To jest, tak upraszczając, temat wieży widokowej. I to jest jeden z takich przykładów, gdzie pieniądze przyszły tak do zadania, czy aplikowaliśmy o to, wiedząc, że nie jesteśmy dokumentacyjnie przygotowani w ogóle. Tak? Mieliśmy jakąś wstępną koncepcję, bo temat wieży pojawiał się już w latach poprzednich, aplikowaliśmy do programów polsko-czeskich, ale nigdy to nie przybrało kształtu, czy nie doszło do etapów, kiedy to jest skonkretyzowana dokumentacja z pozwoleniami na budowę, więc do tego tematu wracamy. Jesteśmy już po spotkaniu roboczym w terenie, projekt jest wspólny z gminą Marciszów, o tyle skomplikowany, że dzieje się nie do końca na naszym terenie, tylko na terenie Lasów Państwowych, obejmuje dość duży obszar, więc chcielibyśmy, żeby w tym roku już po tych spotkaniach roboczych, żeby zawrzeć, czy przygotować już jak gdyby się do tego, tylko żeby złożyć podpisy na umowie na prace projektowe. Temat jest o tyle jak gdyby skomplikowany, że też dużo informacji oczekują od nas projektanci, żeby sobie dobrze tą swoją pracę wycenić. Firma, z którą toczą się rozmowy, to firma, która projektowała wieżę widokową na Trójgarbie, więc o tyle jak gdyby wiążemy z nią nadzieję, że jest to firma sprawdzona, tak, i z takimi tematami miała już do czynienia. Adaptacja i wyposażenie istniejącego budynku przedszkola, tutaj gdzieś mi uciekło słowo, na potrzeby utworzenia i funkcjonowania samorządowego żłobka w Krzyszowie. O tym też już była mowa, tak? Po wybudowaniu czy uruchomieniu w przyszłym roku nowego przedszkola, ten istniejący budynek chcielibyśmy zaadoptować na żłobek. Były nadzieje, że można będzie się o to starać, o dofinansowanie z programu Maluch Plus, ale na dzień dzisiejszy programu nie ma. Tak, co roku był gdzieś tam w okolicach listopadowych. Na dzień dzisiejszy strony rządowe na temat naboru milczą. Zobaczymy, czy to się jeszcze jakoś zmieni, czy też będzie trzeba szukać innego źródła, czy innego programu, w ramach którego można będzie o to zadanie składać. Upraszczając, czy tak na dzień dzisiejszy koncepcja zakłada żadną rozbudowę, tylko w ramach istniejącej kubatury wykonanie, przebudowanie tego obiektu wewnątrz i zagospodarowanie terenu na zewnątrz, czyli temat placów zabaw i takiej infrastruktury technicznej. I trzy ostatnie tematy, to jest te, o których pan wójt już też mówił. One po części istniały, po części były wprowadzane jeszcze niedawno do budżetu, żeby tą dokumentację zacząć realizować. To zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Kamienna Góra wraz z dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami, adaptacja istniejącego budynku gospodarczego w Lipienicy i budowa szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Leszczyńcu. To wszystko na część są zawarte umowy, na część są zawierane umowy, tak, na remizę w Pisarzowicach. Jesteśmy na etapie dogrywania szczegółowych warunków umowy z projektantami, na zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy również. Natomiast na adaptację budynku w Lipienicy i budowę szatni kontenerowych w Leszczyńcu umowy zostały zawarte dużo wcześniej. W zasadzie Lipienica jest na końcówce, tak? Niedługo będziemy składać wnioski o pozwolenia. Natomiast szatnia w Leszczyńcu, być może niektórzy z państwa wiedzą, skomplikowała się w związku z chorobą pana projektanta. Rozmawiamy tutaj z inną firmą, tak, czy z firmą współpracującą na temat tego, żeby to zadanie podjąć z powrotem. Z tym, że problem jest techniczny, bo jedna osoba się przy tym zajmowała, tak, a na dzień dzisiejszy jest chora, nie ma z nią kontaktu, więc nawet nie do końca wszystkie dokumenty są i nie do końca wiadomo, gdzie wszystkich dokumentów szukać, tak, czyli tam jakichś uzgodnień, jakichś opinii. Czekamy, temat wstępnie podjął się jak gdyby tematu pan Piotr Wyrostek, który z panem projektantem, z którym była zawarta umowa, wcześniej współpracował. I to tyle z takich rzeczy, które są większe, ważniejsze. Jeżeli coś mi uciekło, to przepraszam, ale jeżeli państwo jeszcze chcieli o coś dopytać, to jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania? Pan Jan Łebski, proszę. Mi się wydaje, że panu nic nie uciekło, bardzo ładnie pan to zaoferował, wszystko omówił, ale ja mam te pytanie, co pan powiedział w sprawie przedszkola w Krzeszowie i się będzie nawiązywało do remizy Świetlico
w Taszkowie. Tak jak pan wspomniał, że jeżeli ceny poszły o 200%, metal, czy to, stal, czy tam tym podobne, to co będzie się wiązało z rozmowami o podwyższenie ceny tego wszystkiego? To jest pierwsze pytanie. Dotyczy jednej i drugiej, dotyczy tak samo i Ptaszkowa. I tak jak pan wspomniał, w Ptaszkowie, że natrafiono na skałę, czy przyjdzie nam strzelać tą skałę? To dwa pytania, tak już trzymam. Już mówię. Więc jeżeli chodzi o tematy podwyżek czy waloryzacji kontraktów już zawartych, to tak, na dzień dzisiejszy nie ma czegoś takiego w ramach zawartych kontraktów, nie ma możliwości waloryzacji cen, tak, kontraktów. Prawo zamówień publicznych dopuszcza jak gdyby taką możliwość, że do 15% wartości pierwotnej kontraktu można umowę zmienić, to jest traktowane jako tak zwana zmiana nieistotna, ale to nie ma związku jak gdyby z waloryzacją, tak. Wartość kontraktu, którą jak gdyby wykonawca określił, jest stała i jak gdyby tutaj nie ma możliwości, żebyśmy my to robili samowolnie albo my, czyli wójt, dlatego że taka rzecz mogłaby być poczytana jak gdyby jako naruszenie przez wójta przepisów o finansach publicznych i skutkować odpowiedzialnością. Tak? Jedyną jak gdyby sposobem, tak, który na dzień dzisiejszy mi przychodzi do głowy, jest to, że wykonawca może w teorii oczywiście dochodzić, jak gdyby, jeżeli stwierdzi na koniec, tak, że poniósł stratę w ramach inwestycji, tak, może dochodzić w drodze mediacji, w drodze koncyliacji, są do tego specjalne urzędy powołane, jakiegoś dodatkowego wynagrodzenia, tak? No bo to już jak gdyby na zasadach ogólnych, czyli mówiących o tym, że nie może być, że tak powiem, nierównego podejścia, tak? I nie może gmina oczekiwać, czy inwestor, że ktoś poniesie koszty, tak, i za swoje wybuduje i dołoży do inwestycji, którą gmina realizuje, tak? To jest ta zasada, że no, strony muszą się traktować równo, tak? Jest to sytuacja taka, że nikt tego nie mógł przewidzieć, więc teoretycznie wykonawcą takie uprawnienie wszędzie, tu już mówię o, jak gdyby o porządku prawnym, nie o konkretnej sytuacji, przysługiwałoby takie uprawnienie, że mogą zawsze pójść do sądu, tak, w cudzysłowie, bo to nie jest sąd taki powszechny, o to, że proszę mi dopłacić, bo ja sobie kalkulowałem, że tak powiem, że zrobię tą inwestycję i coś tam zarobię, a w zasadzie poniosłem na niej stratę i to jest jak gdyby krzywdzące dla mnie, tak? Nie może się jedna strona bezpodstawnie bogacić kosztem drugiej i to z przepisów jak gdyby kodeksu cywilnego wynika. Więc to jest taka forma, tak? Na dzień dzisiejszy szukamy jak gdyby, bo to też trudno mi powiedzieć, czy co będzie na końcu, tak? Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie budowy, jesteśmy na jakichś tam etapach, te problemy są omawiane na bieżąco. Szukamy jak gdyby sposób dróg porozumienia i na chwilę obecną w przypadku Krzeszowa takiego zagrożenia jeszcze nie ma, tak, że będziemy coś waloryzować. Natomiast w przypadku Ptaszkowa, no to jesteśmy na takim etapie, że początkowym, tak, tam się jeszcze w zasadzie nic nie zaczęło. Pojawił się ten temat tej skały, o której pan mówi. Jeżeli chodzi o to, czy będziemy strzelać, czy nie, to będziemy wiedzieć w przyszłym tygodniu, dlatego że w czwartek ma się pokazać, na dzień dzisiejszy ona jest w większości skuwalna. Tak? Ma się pojawić na najgłębszych warstwach. Jest problem, że ona jest bardziej lita, bo to są jak gdyby formy zlepieńców, więc one się dają odkuwać. Na dzień dzisiejszy pojawia się bardziej problem na najniższych warstwach, ale w czwartek ma być jak gdyby fachowiec czy ekspert od strzelania, w cudzysłowie powiem, i ma to ewentualnie ocenić, aczkolwiek wolimy tego uniknąć, dlatego że to jest problem, koszty to jest jedno, ale to jest temat proceduralny, tam obok się toczy budowa S3, są strefy bezpieczeństwa, tak, za chwilę trzeba będzie, jeżeli by trzeba tak było robić, to nie wiem, czy to jest dla nas do zrealizowania, tak, bo to jest ściągnięcie czy zamknięcie budowy S3, żeby bezpiecznie odstrzelić skałę. Więc w tą stronę bez wątpienia nie chcielibyśmy iść. Dziękuję. Proszę, czy są pytania do tej informacji? Więcej pytań nie ma. Dziękuję panie kierowniku za przedstawienie. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy. Mamy panią przewodniczącą Klaudię Tkarską, którą zapraszam o przedstawienie właśnie tych informacji. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie.
Więc tak, przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, która jest tak naprawdę podsumowującą, ponieważ nasza kadencja już się tak naprawdę kończy. Więc sobie przejdziemy do następnego slajdu, który mówi o tym, że podstawą funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra jest uchwała Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra i nadania jej statutu. Młodzieżowa Rada Gminy jest reprezentacją młodzieży z terenu gminy Kamienna Góra i ma charakter konsultacyjny opierający się na pracy społecznej. Wójt gminy Kamienna Góra z zarządzeniem nr 75/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku wyznaczył termin wyborów do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy na dzień 29 stycznia 2020 roku. Okręgów było 5, dodatkowym okręgiem był Urząd Gminy Kamienna Góra. Obejmował to osoby, które są mieszkańcami i zameldowane na terenie gminy Kamienna Góra, ale uczęszczają do szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych. Został wybrany 15-osobowy skład Młodzieżowej Rady Gminy. Skład osobowy wygląda tak, że okręg numer 1 obejmował szkołę podstawową w Krzeszowie, okręg numer 2 obejmował szkołę w Pisarzowicach, okręg numer 3 obejmował szkołę w Szarocinie, okręg numer 4 obejmował szkołę w Ptaszkowie oraz okręg 5 obejmował te osoby, które uczęszczają do szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych. Pierwsza sesja odbyła się w dniu 14 lutego 2020 roku. Sesja odbyła się w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra. W trakcie jej obrad radni złożyli ślubowanie wraz z dokonaniem wyboru Prezydium Rady. W skład Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy wybrani zostali Klaudia Tokarska jako przewodnicząca, Amelia Nawu jako wiceprzewodnicząca oraz Michał Krzyżak jako sekretarz. I tutaj mamy fotografię, kto był zaproszony na tą pierwszą sesję z pracownicy Urzędu Gminy Kamienna Góra oraz pan przewodniczący rady był obecny. Dobrze, to przechodzimy do kolejnego slajdu. Druga sesja odbyła się 7 marca 2020 roku. W trakcie obrad powołano składy komisji wraz z wyborem ich przewodniczących. Powołano następujące komisje: Komisja Sportu i Turystyki, Komisja Edukacyjna, Komisja Społeczno-Ekologiczna oraz Komisja Kulturowa. Składy komisji. W Komisji Sportu i Turystyki przewodniczącym jest Grzegorz Chodkowski. Komisji Edukacyjnej również Grzegorz Chodkowski jest przewodniczącym. Komisji Społeczno-Ekologicznej jest przewodniczącym Tomasz Burchardt oraz Komisji Kulturowej przewodniczącym jest Alina Turek. Trzecia sesja odbyła się 16 lutego 2021 roku w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie. Porządek obrad obejmował otwarcie sesji, przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności Młodzieżowej Rady Gminy, opracowanie planu pracy Rady oraz Komisji na rok 2021, przedstawienie propozycji projektów i inicjatyw do realizacji w roku 2021 roku, sprawy różne oraz zamknięcie obrad. W trakcie pandemii praca Młodzieżowej Rady Gminy prowadzona była online. Posiedzenia komisji odbywały się w systemie zdalnym. W tym trudnym czasie radni Młodzieżowej Rady Gminy wystosowali apel motywacyjny do młodzieży odnośnie dostosowania się do obostrzeń pandemicznych. Oferowana była również pomoc w zakresie nauki języka niemieckiego, matematyki, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Radni Młodzieżowej Rady Gminy włączyli się w akcję Młodzi dają radę, której pomysłodawcą był Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Młodzieżowa Rada Gminy Kamienna Góra realizuje swoje statutowe cele poprzez inicjowanie działań dotyczących młodzieży w gminie Kamienna Góra, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu, udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich,
uczestnictwo członków Rady w obradach Rady Gminy z głosem doradczym, opiniowanie w sposób uwzględniający postulaty zgłaszane przez Młodzież Gminy Kamienna Góra, projektów uchwał Rady Gminy i innych materiałów przekazywanych do konsultacji przez przewodniczącego Rady Gminy, organizowanie imprez, w szczególności o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i charytatywnym oraz spotkań propagujących cele Rady, koordynacji i inspiracji inicjatyw młodzieżowych, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, bieżącą informację i promocję prowadzonej przez siebie działalności z wykorzystaniem dostępnych i zwyczajowo przyjętych form. Więc tak, zaczynamy od działalności Młodzieżowej Rady Gminy. Pierwsza taka nasza akcja była to Poznaj Radnego. Akcja przeprowadzona na stronie facebookowej Młodzieżowej Rady Gminy. Tutaj mamy trzy fotografie, gdzie radni przedstawili, gdzie chodzą do szkoły, ile mają lat, czym się interesują i tutaj jaką funkcję mają ogólnie w Młodzieżowej Radzie Gminy. Tutaj mamy opis Michała Krzyżaka, Klaudii Tokarskiej i Marceliny Kiełbasy. A tutaj również mamy Grzegorza Chodkowskiego, Tomka Burcharta, Weroniki Szkaradek, Kingi Olszewskiej, Aliny Turek i tutaj jeszcze mogliśmy dodać do tych opisów cytaty, którymi się kierujemy albo po prostu, które nas zainspirowały. I jakie wolontariaty Młodzieżowa Rada Gminy brała udział? Na pewno była to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wolontariat radnych w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie oraz Pisarzowicach, styczeń 2020 rok i 2021 rok. Festyny rodzinne, między innymi festyn z okazji półmetka wakacji, który odbył się na boisku przy szkole w Pisarzowicach. Festyny Wesołe Podwórka i tutaj mamy, jak to powiedzieć, że bardzo podziękowania dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra, że mogliśmy wspólnie być z nimi w tym czasie. Festyny w Kamiennej Górze dla Martynki, festyn rodzinny w Kamiennej Górze. Akurat te festyny były tak naprawdę organizowane przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro. Tak naprawdę to była taka spontaniczna decyzja, ale bardzo chcieliśmy pomóc. Na przykład pierwszy taki festyn był dla Martynki. Bardzo chcieliśmy pomóc i pytaliśmy się również pana wójta gminy Kamienna Góra, czy fajnie by było jednak coś takiego wziąć, coś w czymś takim wziąć udział. Pan wójt powiedział, że jak najbardziej można, także bardzo się cieszymy, że później ta współpraca ze stowarzyszeniem jakoś się rozszerzyła, że mogliśmy w drugim festynie wziąć udział. Akcja Narodowe Czytanie. Przy współpracy z Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra radni Młodzieżowej Rady uczestniczyli w akcjach Narodowego Czytania. Czytanie balladyny Juliusza Słowackiego, czytanie moralności pani Dulskiej i Kapeli Sapolskiej. Na pewno czytanie balladyny jest dostępne na Facebooku. Jest tam cały zakres, jak to wszystko funkcjonowało, jak to wyglądało. Warsztaty o samorządności. Zajęcia prowadzone przez radnych w szkole podstawowej w Krzeszowie. I tak naprawdę tutaj uczestniczyły w tych warsztatach klasy 7-8, ponieważ wtedy był w ich edukacji było wdrożony właśnie wiedza o społeczeństwie. Jak i również warsztaty o samorządności, zajęcia prowadzone przez radnych w szkole podstawowej w Ptaszkowie. I akcja Jedna klasa, jedno drzewo. Jedna klasa, jedno drzewo, a może tyle drzew, ile nas jest w szkole. Oto z oddziałami przedszkolnymi byłoby ponad 300 drzew. Z myślą o przyszłym roku szkolnym radni Młodzieżowej Rady spotkali się z samorządem uczniowskim Szkoły Podstawowej w Krzeszowie. Tematem spotkania było zainicjowanie ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. Na pewno tą akcję byśmy chcieli materiały dać do szkół, żeby jak najbardziej wzięli udział w takiej akcji, ponieważ no jak wiadomo, coś fajnego jednak, że każda klasa miałaby swoje drzewo i mogłoby nazwać nawet swoim jakimś imieniem wspólnie. I w trakcie kadencji organizowane były spotkania z wójtem gminy, z przewodniczącym rady, dyrektorem Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra, dyrektorami gminnych szkół podstawowych. I szczegóły odnoszące się do bieżących działań Młodzieżowej Rady Gminy dostępne są na naszej stronie i tutaj mamy link do naszej strony facebookowej. Jak i również dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania do tego sprawozdania całego?
pani, wszystko wszyscy wiedzą. Dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6, podjęcie uchwał. I proszę o prezentację uchwały przez panią skarbnik jako pierwszą. Jest to uchwała w sprawie zmian w budżecie. Uchwała Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie zmian w budżecie. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 111 960 zł. Powyższe zmiany zawiera załącznik nr 1 o dochodach budżetu gminy oraz załącznik nr 2 o wydatkach budżetu gminy. Paragraf drugi, załącznik nr 3, zadania majątkowe na rok 2021 do uchwały budżetowej nr 27/149/20 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, załącznik nr 7, dotacje na rok 2021 do uchwały budżetowej nr 27/149/20 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. W paragraf 4 budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów 54 763 264,84 zł, po stronie wydatków 57 658 129,66 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra i paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta uchwała była prezentowana na komisjach i uzyskała pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania do projektu uchwały. Nie ma, jeżeli nie ma, to zapraszam do głosowania. Proszę. Jak Państwo widzą, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zapraszam panią Małgorzatę Puszkiewicz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Kamienna Góra na rok 2022. Uchwała Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Kamienna Góra na rok 2022 po podstawie prawnej. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Kamienna Góra na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Program, jak i projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę, więc proszę o głosowanie. Respondek, proszę. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. I zapraszam panią Małgorzatę Sajdak o przedstawienie projektów uchwał. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Leszczyńcu stanowiącej własność gminy Kamienna Góra. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kamienna Góra. To jest działki numer 146/27 o powierzchni 1552 m² położonej w Leszczyńcu, przeznaczonej zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy numer 66/2021 z dnia 22 września 2021 roku wójta gminy Kamienna Góra pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały był przedstawiany na posiedzeniach komisji i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są pytania?
Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję, uchwała została przyjęta. Proszę o drugi projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kamienna Góra, na których zamieszkują mieszkańcy, od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Paragraf drugi. Ustala miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla metody określonej w paragrafie pierwszym w wysokości 30 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Paragraf trzeci. Ustala, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w paragrafie drugim. Paragraf czwarty, ustęp pierwszy. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków o określonej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w ustępie drugim i trzecim. Ustęp drugi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Ustęp trzeci. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik w zależności od jego pojemności. Punkt pierwszy. Dla pojemnika o pojemności 120 litrów w wysokości 12 zł. Punkt drugi. Dla pojemnika o pojemności 240 litrów w wysokości 24 zł. Punkt trzeci. Dla pojemnika o pojemności 1100 litrów w wysokości 110 zł. Ustęp czwarty. Ustala się stawkę opłaty za worek o pojemności 120 litrów przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości w wysokości 12 zł. Paragraf piąty. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, to jest w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z paragrafem trzecim i czwartym niniejszej uchwały. Paragraf szósty. Ustala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 190 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Paragraf 7 ustęp 1. Zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Ustęp drugi. Ustala zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Paragraf 8. Ustala stawkę opłaty podwyższonej, będącej trzykrotnością stawki ustalonej w paragrafie 2, 4 i 6. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Paragraf 9. Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała Rady Gminy Kamienna Góra. Paragraf 10. Traci moc uchwała nr 26/148/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.
ten projekt uchwały również uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Pan Stefański. Dziękuję, uchwała została przyjęta. Na tą chwilę dziękuję. Zapraszam pana kierownika Arkadiusza Wiercińskiego o przedstawienie projektu uchwał. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Pisarzowice. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Pisarzowice. Paragraf 2. Granice obszaru opracowania przedstawiona na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Opracowanie i uchwalanie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może następować odrębnie dla części obszaru określonego na załączniku graficznym. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Raszów. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Raszów. Paragraf 2. Granice obszaru opracowania przedstawione na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Opracowanie i uchwalanie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może następować odrębnie dla części obszaru określonego na załączniku graficznym. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję jednogłośnie. Proszę następny projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Rędziny 1, zatwierdzonego uchwałą nr 30/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 maja 2013 roku. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1. W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie artykułu 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Rędziny 1 zatwierdzonego uchwałą nr 30/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 maja 2013 roku, zwanej dalej zmianą planu. Paragraf 2. Przedmiotem zmiany planu jest korekta przeznaczenia terenów. Paragraf 3. Granice obszarów objętych zmianą planu określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:5000. Paragraf 4. Opracowanie i uchwalanie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może następować odrębnie dla części obszaru określonego na załączniku graficznym. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo za prezentację. Zapraszam panią Barbarę Zięciak, pracownika referatu organizacyjno-społecznego, która przedstawi nam projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Kamienna Góra w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnus z siedzibą
w Szadrowie w okresie programowania 2021-2027. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Gmina Kamienna Góra wyraża zgodę na kontynuację członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiatl-NU z siedzibą w Czadrowie w okresie realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich planowanego na lata 2021-2027. Paragraf 2. Punkt 2 paragrafu 1. Gmina Kamienna Góra deklaruje wolę współtworzenia obszaru lokalnej grupy działania Kwiatl-NU oraz przystąpienia do prac nad lokalną strategią rozwoju z uwzględnieniem okresu programowania 2021-2027. Paragraf 2. Gminę w sprawach, o których mowa w paragrafie 1, będzie reprezentował wójt gminy Kamienna Góra lub osoba przez niego upoważniona. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Została uchwała przyjęta jednogłośnie. Zapraszam panią Małgorzatę Sajdak jeszcze raz. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składany przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Kamienna Góra zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 ustęp 1. Deklarację, o której mowa w paragrafie 1, można składać za pomocą komunikacji elektronicznej w formie danych PDF. Ustęp 2. Deklaracja, o której mowa w ustępie 1, może być złożona. Punkt 1. Osobiście w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, w Sekretariacie Urzędu. Punkt 2. Za pośrednictwem poczty. Punkt 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem kwalifikowalnym, podpisem kwalifikowalnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Punkt 4. Poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 25/146/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku. Ten projekt również był przedstawiany na posiedzeniach komisji i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania? Nie widzę, więc proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I zapraszam pana Arkadiusza Wileńskiego, sekretarza gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, mam do przedstawienia projekt uchwały Rady Gminy Kamienna Góra zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy Kamienna Góra. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie statutu gminy Kamienna Góra po paragrafie 55 dodaje się paragraf 55a w brzmieniu: Młodzieżowa Rada Gminy Kamienna Góra oraz Rada Seniorów Gminy Kamienna Góra może zgłosić do podmiotów wymienionych w paragrafie 55 ustęp 1 wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej poprzez przekazanie temu podmiotowi projektu uchwały, który miałby stać się przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej. Ustęp 2. Projekt uchwały, o którym mowa w ustępie 1, powinien spełniać wymagania określone w paragrafie 55 ustęp 2 i 3. Ustęp 3. W przypadku, gdy wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zgłaszany jest do radnego, składa się go za pośrednictwem wójta,
Wójt przekazuje wniosek Radzie w terminie 7 dni wraz z opinią wskazującą na zasadność lub niezasadność podjęcia inicjatywy uchwałodawczej. Ustęp 4. Przewodniczący Rady kieruje wniosek, o którym mowa w ustępie 1, do radcy prawnego, który opiniuje załączony do wniosku projekt uchwały pod względem formalno-prawnym w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Ustęp 5. Projekt uchwały, który nie uzyska akceptacji radcy prawnego pod względem formalno-prawnym, nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Ustęp 6. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do informowania wnioskodawców o sposobie realizacji złożonego wniosku. Ustęp 7. Wniosek, o którym mowa w ustępie 1, powinien zostać rozpatrzony przez Radę nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Niniejszy projekt uzyskał opinie pozytywne stałych komisji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, to już wszystkie projekty uchwał. Przechodzimy do punktu 7. Sprawy różne. Może ja na początku poinformuję tylko Państwa, że 29 października od Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynęła informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobligowanych do ich złożenia. Te informacje Pani Basia rozdała Państwu wszystkim. Tam są różne jakieś uwagi lub nie ma żadnych uwag. Moje i Pana Wójta, jeżeli będą poprawki, to przyjdą od wojewody dolnośląskiego. Czy w sprawach różnych ktoś chce zabrać głos? Nikt? Dobrze. To zamykam 37. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.